Cześć, lecimy z kolejnym treningiem odchudzającym, kolejny dzień naszego wyzwania. Rozgrzewka, krok do stawny. Szeroki krok do boku. Wdech nosem i spokojny, długi wydech. Dodaj ręce do tyłu. Dodaj ręce do przodu. Szeroko i wąsko. Skosie. Góra, dół i pięta pośladek. Kolano do góry. Przyciąganie kolana. Dobrze. Połóż ręce na biodra i krążenie. Druga strona, obszernie, tak żebyś poczuła mocno pracę bioder, jak się mięśnie rozciągają, jak te wszystkie zakwasy po ostatnim treningu mocno czujemy, ale zaraz je rozpracujemy. Super, zrób teraz szeroki rozkrok i przechodzimy ciężarem na jedną stronę. Staramy się rozciągnąć nogę, która została z boku. Druga. Jeszcze raz. I jeszcze raz na drugą. Nie, powoli się wyprostuj i zrobimy sobie wymachy stopniowo, coraz mocniej, coraz bardziej zwiększaj zakres. Z każdym wydechem staraj się podnosić nogę coraz wyżej. Świetnie, lecimy staw skokowy na zewnątrz, możemy dodać sobie nadgarstki oddzielnie, ręce. I do środka stopa, dłonie tak samo do środka. Druga strona i dłonie tak samo, w tym samym kierunku. Dzisiaj popracujemy sobie po 30 sekund. Druga strona do środka. Startujemy za 20 sekund, więc ostatni łyk wody. Luzujemy ręce, luzujemy nogi. Po 30 sekund praca, ćwiczenie pierwsze to stopniowy przysiad na 3 i wznos na palcach. Pół minuty, 11 ćwiczeń w każdej serii. Uwaga, 3, 2, 1 i góra pięta, hop, 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 góra pięta.
stopniowo, powoli, bez pośpiechu. Będziemy sobie pracować w rytm muzyki. I jeszcze jedno powtórzenie. Dobrze. Drugie ćwiczenie za kroki, czyli szeroki kroczek do tyłu. Hop. Lecimy, góra. Lecimy, góra. Kolano, dół i wracasz. Piętnaście sekund. Nisko kolano. Trzy, dwa, jeden. Teraz będzie trochę szybciej. Szybki przysiad do boku z przeskokiem po środku. I uwaga, start. Pupa do tyłu. Piętnaście sekund. Luz. Wyskok do boku i wyskok do góry. Szeroko. Do boku i góra. Do boku i góra. Wyciągnij ręce wysoko do sufitu. Tak jest. 10 sekund. Ćwiczenia się nie powtarzają. Wszystko robimy inne. Dobrze. Skip A na przemian z pajacykiem. Liczymy sobie do 3 w głowie. Uwaga, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Nadprzemiennie pajacyk i kolana do góry. Luz. Teraz lecimy na dół i w pozycji deski. Dłoń na ramię, ale jeszcze sobie dodamy dotknięcie kolana. Deska i dłoń, dłoń, kolano po skosie i kolano po skosie. Napinamy brzuch. Dłonie ułóż w równej linii pod barkami. Staraj się palce szeroko rozstawić. Dobrze. Na plecy i rowerek. I będziemy pedałować. Uwaga. Go. Odrywasz jedną łopatkę i drugą naprzemiennie. Łokieć w stronę kolana po skosie. Pięć sekund. Dobrze. Skłony. Pojedyncze skłony do prostej nogi. Leżą nogi i teraz skłon, wracasz i druga, skłon i wracasz. Wydech, kiedy jesteś w górze, wdech jak odkładasz. Dobrze. Pozycja plank.
na łokciach. Łokcie pod barkami, brzuch spięty, pośladki spięte, łyda napięta, tak jakbyś chciała troszeczkę się do tyłu posunąć. I postaraj się końcówkę kręgosłupa kość ogonową podwinąć pod siebie. Leciutko podwinąć. Dobrze, kolana w dół i ostatnie ćwiczenie przed przerwą. Pompki. Uwaga, czas, start. Dłonie rozstaw na szerokość ramion i do dołu klatka i z wydechem do góry. Dół i wydech, góra. Pięknie i krótka przerwa. Za 20 sekund zaczynamy drugą część. Tak samo będzie podzielona na ćwiczenia w górze, a potem na dole. Pierwsze ćwiczenie, przysiad wąsko, szeroko, wąsko i do góry. 3, 2, 1, do dzieła. Wąsko w dół, hop, hop i góra, wyprostuj. Otwieramy. Bioderka, otwieramy nogi na zewnątrz kolana i wydech do góry. Osiem sekund. Trzy, dwa, jeden. Pięknie. Stajemy sobie z boku maty, zrobimy dwa wyskoki do przodu w pół przysiadzie i wracamy w biegu. I hop, hop i powrót, szybko biegniesz. W pół przysiadzie. Kolana tak samo, szeroko. Sekundy, jeszcze jedno powtórzenie. Ekstra. Pompki, ale z leżenia. Ręce na ziemi, wyprost. Kładziesz się, odklej ręce i do góry. Całe ciało do góry. Masz odkleić dłonie. Podnosisz się z wydechem.
Brzuch napnij. Super. Zostań na dole. Klęk otwarty. Ręce na biodra i teraz stopa, wróć. Stopa, wróć. Tylko tyle. Hop, wróć. I szybko. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden, ekstra. Teraz robimy pompkę z leżenia i otwieramy klatkę, ręka do ziemi. Uwaga, pompka z leżenia, hop, do góry i ręka do góry przekręca się i na jedną stronę, na jedną stronę. Zaraz zrobimy na drugą. Otwórz, spójrz za ręką. Głowa za ręką. Dobrze, na drugą. To samo, druga strona. Lecimy. Uwaga, start. Dłonie na szerokość ramion, stopy na szerokość bioder. Tak 20 cm przynajmniej między stopami, żeby mogły się przekręcić na bok. Dobrze, dawaj, dawaj, jeszcze. Ostatnie 5 sekund. Luz, teraz. Do góry i lecimy skipce. Pięty o pośladki. Uwaga, start. I mocno uderzamy. Nogi, prosta sylwetka. Kolana nie wychodzą do przodu. Mają być prosto. Trzy, dwa, jeden. Luz. Szybkie nóżki do boku i jeden krokodylek. Co to jest krokodylek? Ręce do ziemi i szybka deska. Uwaga. Szybkie nóżki bok. Dłonie dół, wyrzuć i wróć. Szybkie nóżki bok. Dłonie podłoga. Wyrzuć nogi za siebie i wracasz. Ostatnie dwa, jeden, świetnie, na dół i teraz uginamy nogi, klatka do góry, ręce wzdłuż i teraz liczymy sobie trzy, dwa, jeden, w dół klatka, w dół nogi, góra, trzy, dwa, jeden, pulsy i odkładasz i nogi i klatkę. Trzy pulsy w maksymalnym spięciu i wracasz. Liczymy do trzech. Super. Odłóż i ostatnie ćwiczenie, nożyce. Będziemy proste nogi ciąć jak nożyce. Klatka lekko do góry, będzie łatwiej. I obydwie nogi, lędźwia mocno przyklejone do podłogi. Brzuch napięty. Wbijamy kręgosłup w podłogę, wbijamy w matę. Ma cały leżeć poza górą. Będzie łatwiej, jak lekko będzie głowa uniesiona. Uginamy nogi, odłóż jedną, odłóż drugą i przerwa.
I startujemy za 25 sekund. Zaczniemy sobie ćwiczenie twisty na jedną nogę. Robimy pół przysiad i jedna noga będzie sobie pracowała po 3 razy i do góry. I jedna strona tylko. 10 sekund do startu. Ostatni głęboki wdech. I uwaga, 3, 2, 1, do dzieła i hop, hop, hop i góra. Jedna noga. Odstaw, dostaw. Pracuję mocno pośladek. Jeszcze 8 sekund, dasz radę. Dobrze. Luzujemy nogi i druga strona to samo. Start. Oddychaj. Tak jest. 10 sekund, dasz radę do końca. Ostatni. Świetnie. Teraz pompki i będziemy robić taki powrót, głowa między ramiona. I uwaga, start. Pompka i głowa między ramiona. Super. Teraz pozycja kraba. Krab i uwaga. Jedna ręka do dłoni i wracasz. Druga do dłoni i wracasz. Przekładamy palce u dłoni do siebie, czyli do środka ciała. Przekładamy rękę. Rozciągamy się. Jeszcze jedno powtórzenie. Świetnie. Teraz połóż pupę. Będziemy wypychać bioderka. Klatka leży. I samo wypychanie. W górze rozstaw nogi. Wróć i pupa nisko. Rozstaw, wróć i pupa nisko. Ale nie dotykamy podłogi. Już pupa jest cały czas uniesiona. Spinamy pośladek w górze. Kolano szeroko. Dobrze. Teraz pozycja plank bokiem na łokciu. Jak będzie ciężko, to bądź podparta na kolanie. I ręka góra, biodra w górze i nisko. Do góry. I nisko. Jak ciężko, to kolano, to które jest niżej, jest na ziemi. I pracujemy tylko ten sam ruch, ale z nogą w dole. Wypychamy biodra, odkładamy. Znaczy odkładamy nad ziemię, nie dotykamy podłogi. Cały czas w górze. Druga strona to samo. Stopa na stopie, biodra w górę i dół. Łokieć pod barkiem. Piętnaście sekund jeszcze. Spokojnie, każdy w własnym tempie.
świetnie. Teraz na plecy i robimy brzuszki, czyli zwykłe, klasyczne skłony. Nogi ugięte i do góry z wydechem i w dół wdech. Oddychaj przez nos. Jak jesteś w górze, to spójrz na pępek, a jak w dole, to patrzysz w sufit. Głowa się równo podnosi z klatką. Świetnie. Teraz skłony, ale po skosie. Czyli jak jesteś w górze, to jeszcze wyciągnij rękę do uda po skosie, a najlepiej obok uda, czyli tutaj po zewnętrznej stronie nogi. Wyciągasz rękę, wyciągasz dłoń, jakbyś się chciała z kimś przywitać. Odklejasz w ten sposób też łopatkę. Świetnie. I teraz robimy nożyce, ale w formie przeplatanki poziomą. Dłonie pod pupę, łopatki lekko w górze i krzyżujemy nogi poziomo. I teraz najlepiej opuszczamy nad ziemią, tak, trochę trudniej, albo pozostajemy w górze. Albo mieszamy te dwa style. I raz w górze, a raz w dole. Ostatnie dwa, jeden. Uginamy, odłóż, odłóż i odłóż klatkę. Teraz wyciągnij nogi i wyciągnij ręce za głowę. Trzecia seria dobiegła końca. Zrobimy jeszcze rozciąganie. Staraj się wyciągać ręce za głową, mocno, mocno do góry, stopy tak samo, jakby ktoś ciągnął i z góry, i z dołu. Rozciągamy całe ciało. Oddychaj przez nos i z każdym oddechem staraj się wydłużyć oddech, wydłużyć wydech. Teraz przyciągnij jedno kolano do klatki. I to samo kolano przełóż do boku, starając się dotknąć nim podłogi. Rękę połóż na nodze, na kolanie dociśnij drugą rękę za siebie. Czyli jeżeli lewe kolano dociskasz do ziemi, to lewa ręka za sobą. Jak prawe kolano dociskasz, prawa ręka za sobą. I staraj się położyć dłoń, a może i całą rękę na podłodze. Wróć ręką i wróć kolanem do siebie. Wyprostuj nogę i druga noga to samo. Przyciągnij kolano, chwyć pod kolanem, przyciągnij do siebie, do klatki. Głęboko oddychaj. I przełóż nogę do boku. Dodaj rękę. Głowa najlepiej, żeby patrzyła w stronę ręki wyprostowanej.
ręką, wróć nogą, świetnie, wyprostuj się. Teraz przyciągnij do siebie kolana, przejdź do siadu i przekręć się na brzuch. Połóż klatkę na ziemi i unosimy powoli klatkę do góry, biodra wbijamy w podłogę. Świetnie. I teraz będziemy przechodzić do pozycji psa z głową w dół, czyli prostujemy nogi. Zostawiamy jej lekko ugięte w kolanach, ręce na macie i głowa między ramiona, rozciągamy plecy, rozciągamy kręgosłup. Pupa do góry. W tej pozycji możesz lekko uginać kolano bardziej i prostować nogę, tak żeby jeszcze zaangażować do tego rozciągania łydki. Dobrze, i teraz dłonie wracają do stóp. Powoli będziemy się prostować. Zaczynamy najpierw od wyprostu w kolanach i stopniowo kręgosłup prostujemy. Na samym końcu kark i głowa. Świetnie. I jeszcze jedno ćwiczenie. Chwyć za stopę i przyciągnij do pośladka. Napnij brzuch, napnij palce u stopy. I chwilę przytrzymaj. I druga to samo. I z tego miejsca chcę Ci bardzo podziękować za trening. Mam nadzieję, że się podobało. Liczę na komentarz pod filmem i kciuk do góry. Odłóż nogę. Dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnym treningu. Cześć!